Jaka część tego prostokąta jest pomalowana na pomarańczowo? Najpierw sprawdźmy, ile mamy tutaj równych części. Mamy 1, 2, 3, 4, 5 rzędów po raz, 2, 3, po 3 kolumny. Zatem mamy 15 równych części. Zapiszmy. 15 równych części. A ile tych części jest zamalowanych na pomarańczowo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zatem zamalowałam 6 piętnastych tego całego dużego prostokąta. Ale uprośćmy ten ułamek, skróćmy. Mam przeczucie, że jakiś inny ułamek będzie oznaczał to samo. Wstawmy nowy prostokąt. Pokolorujmy szybko, ale po kolei te 6 małych prostokącików. Kolorujemy 6 małych prostokącików, czyli tę część. Przyspieszę trochę. Mamy tutaj nadal 6 części z 15. Nadal jest 6 piętnastych. Zapiszę 6 części z 15. Z 15. Taki sam ułamek jak wyżej, to znaczy to samo. Zmieniłam tylko kolejność tych pomarańczowych prostokątów. Ale pamiętajcie, ja chciałam prościej. Patrząc na te liczby, możesz zauważyć, że te obie liczby dzielą się przez 3. Inaczej, największy wspólny dzielnik tych liczb to właśnie 3. Co się stanie, gdy licznik i mianownik podzielimy przez 3? Spróbujmy. 6 chcę podzielić przez 3 i 15 chcę podzielić przez 3. 6 dzielone na 3 to jest 2, a 15 dzielone na 3 to jest 5. Dostaję ułamek 2 piąte, a 2 piąte to jest ułamek, który jest równy ułamkowi 6 piętnastych. Pomyślmy, czy ma to sens. Po to zrobiłam właśnie ten rysunek. Powinnam teraz mieć 5 części i 2 z nich zamalowane. Czy da się tak podzielić ten duży prostokąt? Da się, zobacz. Jeżeli tutaj usunę te kreski, tutaj, 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 a tutaj mam zamalowane 2 takie duże prostokąty. Tu jest jeden prostokąt. I tu jest drugi prostokąt. Pamiętaj, że one są równe. Ja rysuję odręcznie. Mam tutaj 5 rzędów, 5 prostokątów i 2 z nich zamalowane na żółto. Zatem 6 piętnastych to to samo co 2 piąte.